Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej serii. Mówiłem już w 37 odcinku Assassina Unity, że rozpocznę od 1 grudnia z Assassin's Creed'a Liberation HD. Zapewne już większość zna tą część z konsol PS Vita, ale też zapewne z remasterowanej wersji na PC-ta, jak i konsole poprzedniej generacji. Oczywiście wiadomo, chodzi o PS3 X360. Mam nadzieję, że chyba wyszły. No i zobaczycie, na czym będzie się opierać historia. Oczywiście tytułowo musi być tak jak zawsze. I się zamknę, bo będzie cutscenka. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grandpré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Bardzo fajnie przedstawili czołówkę. Od razu już przedstawili asasynkę Aveline de Grandpré. Takie francuskie, jak Arno, niczym. Ale Arno żył, znaczy chyba żył w tamtych czasach, ale pewnie był młodym dzieciokiem. Zapewne. Albo jeszcze nawet nie żył, nie wiem jak to było. Musiałbym się dowiedzieć, w którym Arno urodził się. Niestety napisów nie ma polskich jeszcze. Ale jak zrobią jeszcze w tym roku, to może postaram się je zainstalować. Chyba niestety nie wyszła. I napisy mam włączone, mam nadzieję. Więc żeby nie było. Wszystko na najwyższych. Gra nie powinna mi lagować. Chyba, że będzie cienka optymalizacja, ale nie, ładnie chodzi gierka. Więc nie mam żadnych niedomówień. Gonię kurkę jako młoda Aveline. Trzeba schwytać tego kurczaka. Catch the kitchen. Będę wam tłumaczył polecenia zadań. Jako, że troszeczkę znam angielski w jakimś tam stopniu, to będę wam mówił, co mamy robić. A no to... no! To nie jest piłka nożna, tylko kurczak. Perfect for plantation work, monsieur. Look at this one. Hard working, strong, healthy too. I told you to keep your place, Congo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health, and all, not counting the missing toes. Mama? Dziś matkę zgubił. Możesz w dupę. Gdzie matka? Możesz. Niedobrze. Kurde, przetrzymuję tutaj tych biedoków. Nie mam wzroku orła jeszcze. O kurde, tu są spadki. Stefcio, ja cię kiedyś uwolnię, spokojnie. Na 30 lat? Nie no, może dobra, za 15 lat cię może uwolnię. A póki co, trzymaj się i żyj gruz. A teraz uciekamy stąd. Ta wzdycha, jakby miała dostać, nie wiem, kurde, orgazmu, to takiego porządnego. Biegaliśmy już młodym Conorem, biegaliśmy już młodym Arno. Teraz biegamy młodą Aveline, kobietą. Miło, naprawdę miło. Idziemy. Co to za spadki? Maman? O, może będzie ona? Mama! Pardon, madame. You there! Bantling pest! I'll have you arrested! Może mnie? A tak nieładnie. Co za żul. O, ona spała tyle lat? No jebana. I już od razu walczy? A, walczymy. Pięknie. A, musimy teraz wszystko sparować. Raz, trzy. A teraz walczysz z przemytnikiem niewolników. Kontra. Jebut. A, te stare, dobre kontry.
Niczym z Konora. Mówię wam. Niczym AK Konor. A! Celnik wrzuciliśmy i go dobijemy. Badunc! Wbijajka. Jondar lubi wbijać najbardziej. Co chcesz? Wydymać mnie? Nie wydymasz. What the fuck? Ale nie tam na dół z tym językiem 3-metrowym. Nie tam na dół. Jezu! Też miała chyba udławić się. Evelyn? To był syn. Cześć. Ma chérie. You were shouting again. Was it the nightmare? Oui. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, ma chérie, shh. Never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine. A, pytała się, czy miała koszmar. Żeby... Mama, do you worry too? Did you forget me? Or are you gone? Mama dalej szuka jej swojej matki. In any case, the night has better uses than sleep. Och. A wiem, co ona zacznie robić. Trochę grałem w to. Przyznam się bez bicia. Teraz sobie nieco przypominam. Ale i tak zapomniałem sporo. Dawaj, ubieraj się. Pierwsza kobieta asasyn. W grze. Jest najlepsza. Ubieraj, widzianko. Czapeczka pasuje do ciebie. Chociaż wolałbym cię widzieć w kapturku. Zobaczymy. O, już chyba stanęła gdzieś na daszku. I co za misja nas czeka? A się dowiemy. Okej, okay, co teraz? To tylko koszmar. Albo sen. Teraz mamy podejść do... gniazda. A, skok wiary. Padło. Tutaj mamy taką skrzynkę pocztową w postaci gołębnika. We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guise, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral, you will see it. Aha, czyli tam mamy zadanie, żeby dostać się na szczyt pewnej lokacji i zbadać teren. No dobra, wiemy, gdzie mamy iść. Oczywiście po drodze w czasie misji popularnych będę coś zbierał, żeby nie było, że będę to omijał. To, co mi się uda, to oczywiście wam zbiorę. Ale to za wszystko. No to ładnie, co nam idzie. A, czyli na ten szczyt mamy się wspiąć, okej. Nie wiem, jak długie będę robił wam odcinki, zobaczymy. Będę się teraz starał jakoś, może krótsze, zobaczymy. Chodźmy, żeby sobie punkt widokowy. No ale, powiem wam, źle mi się nie gra w tą część. Jak na tą asasynkę. Nie jest źle. Trzeba przyznać. Okej. To będzie cutscenka. Nie wiem, chyba. Tak, czołówka jest. A, czyli Turki i Francuzi robili tą grę. Turki i Francuzi robili tą grę. Przede wszystkim. Okej. Okay. No, misja szybko zakończona, bo to w sumie było takie banalne. I teraz mamy zamienić swoją osobowość na niewolnicę. A najpierw jeszcze zsynchronizujemy się z punktem. A, tak samo się synchronizuje w sumie jak trochę w Asasynie Trójce? Może? Dobra, jump wiary. I trochę mniej realistycznie, ale będzie. Dobra, teraz idziemy z nim swoją osobowość. Ale jeszcze bym zabrał skrzynię na górze.
zanim to zrobię. Widzę, że jest, pamięta się. Czekaj, gdzie ta skrzynia? O, jest, będzie. Okej, okay, pięknie. Teraz muszę przytrzymać, czyli to, czego w sumie nie znam. Już się przyzwyczaiłem do prostego klikania. A gdzie ty masz? A tu masz ten wzrok orła. No i ten nasz wzrok orła się w ogóle jakby nie zużywa, to jest jedno. A drugie, podczas biegania można go używać. No to tak trochę z tym słabo, ale idzie jakoś pójść z tym. Dobra. A teraz tak. No to zmienimy naszą osobowość. To chodzimy, nie? Mamy już swoje 1500 pierwsze. Czego, jaka tam waluta jest? Żebym zapomniał. Jest niewolnicza osobowość. Okej, okay, zrobiliśmy to w sumie. Co teraz? A delivery will arrive at the plantation. Ale a perfect cover. Hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen. Teraz mamy się dostać do bram miasta. Ok, no to biegniemy, nie? Ale chyba jednak powinniśmy nieco inaczej tam się dostać. Bo jak widać, tutaj nas trochę nakryto. Gdzie mamy? Tutaj mamy nasz papierek. Dobra. Nie, no po prostu musimy biec, nie możemy parkouru korzystać. Bo inaczej będzie kapowa sytuacja, najlepiej jak będziemy jakimiś szlakami podążać. Wtedy będzie mniejsze nakrycie. Ude, znowu mnie nakryto, patrzcie no. Trochę wkurzające, ale jakoś ucie, ale fajnie, że są te znaki z poprzednich części Assassina. LOL, się nagle tak zrespili. To było naprawdę dziwne. Chyba tego nie zauważyłem. Kurde, zerwać mi to. Dobra. Idę sobie spokojnie. Dachowiec mnie tam pewnie nie nakryje już więcej. Tu gdzieś jest skrzynia, w którą chciałbym się dostać. Dobra, jest. Po prostu ją przeszukam i co. Też 1500 jaka waluta. No i coś nie mogę jej za bardzo odczytać. Zbyt skomplikowana pewnie. Dobra, odrywamy ten papierek. No, trochę interakcji nawiązujemy. Czy to z papierem, czy to ze skrzynią. No o to chodzi właśnie, nie? Żeby tej interakcji było jak najwięcej. Tutaj kolejna skrzynia, którą nie ominę. Ale jak oni mnie widzą, no? No dobra, trzeba będzie co chwilę te papierki zrywać. To widać, że mi bardzo przeszkadza, jak robię parkour. Dobra, to są wrogowie. Najlepiej bym ich ominął. Tu jeszcze widzę jedną skrzynia. Ale ona jest chyba nieco wyżej. Już mi się może wydawać. Dobra, porąbać. O, jeszcze potem będę grał w Assassina Roach, to kurde, znowu wrócę do tego parkouru. A, będzie trochę roboty. Dobra, trzeba będzie znaleźć ten zbitek papieru. Czekaj, bym sobie zerwał ten papierek. A, jest gdzieś tutaj blisko. Kurde, odsunę Le maître, l'a bien dressé. A bo ten papierek jest gdzieś tutaj. No już go mogłem zrywać w tym miejscu. Ale go zerwę dla pewności. I nic. Teraz mogę sobie w spokoju iść do celu. Bez żadnych parkourów. No tutaj wiadomo, parkour trochę kulawy, ale nie jest też słaby. Żeby nie było. Dobra, już daliśmy. I co teraz w takim razie?
Aha, myśmy sobie tam do tego sianka wskoczyli. A nie, mamy wskoczyć, no to mamy się ukryć do tego wagoniku. I co teraz? O kurde. Trzeba teraz zinfiltrować plantację bez wykrycia. Teraz trzeba podnieść sobie skrzynię i iść bez najmniejszego hałasu. Czyli po prostu udawać, że jesteśmy niewolnicą. To uważaj, bo tutaj jest niestety teraz strzeżony. Jesteście. Tamten nie podejrzewał, że coś, kurde, nie wiem, Teges. Zapraszam. Spokojnie sobie idę. Bez pewnego biegania. Sobie tam dotrzemy do końca. Oni tutaj nic nie będą podejrzewać. Nie przeszkadzaj sobie, strażniku. Pilnuj jak umiesz, tylko najlepiej. Okej, jesteśmy już koło tych niewolników, z którymi mamy porozmawiać. Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt, today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They're taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Okay. A więc teraz mamy zbadać teren, mówiąc w skrócie. Więc od razu sylpa, która się przyda, abyśmy się mogli tam dostać. No i git, no i to dla Evelyn było bezproblemowe. No i pięknie. I synchronizujemy się z tym oto punktem. Nie wiem, jakoś mam trochę tych spadków FPS-ów, ale nie powinna być, przecież... Teraz trzeba będzie się tam jakoś dostać. Nie wiem, tylko ja to... planuję. Ale się dostaniemy. Pięknie. Nasza Evelyn też jest sportowanym parkurzystką. Tutaj chyba nie podejdziemy za bardzo. Jest. Jest to, czego szukałem. Teraz tu pójdziemy na spokojnie. I nie będzie za pięknie. Jak nas nakryją. Dobra. Otwieramy. Jest już nie. Kurde, nie patrz już nie. Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Zobaczymy. Guards! Hurry! We've got rats in the barn! Chodź. Zapraszam. Z kobietą zadzierasz. Aha, i to sobie pozyskaliśmy jego toporek. Pięknie. Aha, idealnie. Pięknie i szybko. Za łatwo się walczy, ale cóż. This nightmare! I can't take no more! His terror is over, Therese. St-
Stay with me. We must hurry. Dobra, trzeba nawiewać. To jak najprędzej. Okej. Da się ich przeszukać? Z ciekawości? A, można ich przeszukać. No to tradycyjnie możemy polutować. A, to są po prostu kasa. Cash. Więc niech będzie, że to jest cash i nic więcej. Dobra, mają coś zawsze jakieś dodatkowe. No tutaj też musi być bóg taki, że po przeszukiwaniu 5-10 sekund ci się musi kamera bugować. Tak jest wkurzające, nie? Dobra, pewnie trzeba będzie uciec teraz. Zapewne alarmują. Evelyn, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not to your safety, then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would... In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave. Badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits in a wagon outside in the street. Evelyn! Don't be cross. I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish or worse. Or worse! You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch her new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. Ładnie wygląda w sukni, nie? Naprawdę specyficzna osobowość. Nawet jak na nią. A czegoś takiego jeszcze nie było w tej serii. Żeby przybierać formę trzech typów asasynów. Kurde, tak ścina lekko. Mnie trochę wkurza. A tak, tu możemy teraz te plakaty zdjąć. Okej. Tutaj też jest skrzynia. Aha, nie możemy parkour używać w tym oto trybie. Trochę kiepsko. Nawet biegać nie możemy tak specyficznie. Nie zainteresowany jesteś mną? Aha, trzeba go zaurofić. Chodź. Patrz. Stanął mu już dawno. A się przejdziemy, czy mogę? Urok gry dość niecodzienny. Trzeba korzystać. Duże ma. Oficjalnie to potwierdzam. Co zmniejszasz zainteresowanie? Masz za mną chodzić, bo ci jeszcze zatańczę ukulele. Ale kręcąc ty dupskiem. Jak chcesz. Chodź. Przyśpiesz no. Jeszcze raz cię zauroczę ładnie. Może ci tam dotknę, tam trochę na dół. Dobra, wiesz co? Możesz już sobie iść. Jesteś tu. Na razie. Poczekaj. Kawę mi możesz kupić po drodze. Dobra. A za 50? Ale tanio. Bo już zrobiłem to. Dobra, do rezydencji. Czekaj, a ona co ma z tym wspólnego? A ona niesie nam to, dobra, czaję. No to fajnie. Dwie osoby za mną idą. Już jest jakaś konkretniejsza interakcja. Idzie za mną jakiś shop w ubraniu kapitana Jack Sparrowa. Pozdro.
Tak trochę to wygląda. Może. O, chodź. Pokażę ci takie fajne triki, że normalnie się posmarkasz. Muzyka fajna, tika. Ja mam humorek jeszcze, żeby sobie nagrać. Boże, kamorzynka tam szła. Przyczę od Evelyn. Okropieństwo. Aha. A ten docychał jeszcze za mną łazi, dobrze. Nie zgubił mnie na pewno. Zobaczymy go jeszcze. Niech sobie za nami łazi częściej. Aha. No co stękasz? Wiem, że cię w dupie spędzi, ale no nie narzekaj. Nieś to i nie płacz. Żebyśmy się zrozumieli dobrze. Dobra. No na razie, zrywamy już. Nawet do mnie nie dzwoni. O. No cóż, Lanuś za mną łazi. No cóż. Mamusiu, prezent już przyniesiony. Evelyn, late to lunch and looking ashen again. I fear you are not resting enough. Oh, Papa, I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his feet for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Philippe. Oh, dear me. Well, by the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table. If you'll excuse me. Good day, Papa. There, he is gone. I can tell you now, Evelyn. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more womanly problems, do not hesitate to see me. Ta, bardziej kobiecych problemów, to nie obawiaj się, no nie bój się. I tak cię zaswędzi tam na dole, to możesz z nią pogadać. Końcóweczka dialogu mnie rozpieprzyła. Tak, dobrze. Cudo. Tak by mogło być walczyć całe życie. Dobra. Wiecie co? Może zakończymy odcinek, jeszcze tylko odświeżę punkt widokowy. O ile mi się to uda, ale chociaż wątpię, bo tak jakoś krucho na to patrzę. Moment, wejdziemy sobie najpierw na mapę, która jest pewnie duża. No dokładnie. Gdzie mamy tego? O, jest tutaj. On chciał sobie pewnie zmienić. Odświeżyć punkt widokowy w tym miejscu i zakończyć odcinek. Trochę mam biegaliny, nie powiem, że nie, ale zrobię to na koniec. Odpowiem tak, odcinki chcę, żebym robił tak w miarę na swoją długość, po prostu na moje jak mi się już po prostu lekko przestanie chcieć nagrywać w takiej długości, jakiej mi się uda, no to po prostu skończę. Tak myślę, że Liberation to jest taka bardziej gra do czasu. Muszę tylko to powiedzieć. Co innego Unity. W Unity mógłbym nagrywać godzinami, ale rozumiecie, też ograniczony musi być jakiegoś czasu. Ale zmienimy personę na bardziej asasyńską. Może weźmiemy coś fajnego. A zawsze lubię biel. Możemy biel. To też. O, jest jeszcze pelerynka. Dlaczego nie wyglądam jak asasyn? Dlaczego? Jak chcę tak wyglądać? Coś jest nie tak stanowczo. Nie podoba mi się to.
Czekaj, już się przebiorę w końcu. No, zobaczymy. Spróbuję to ogarnąć. A jak mi się nie uda, to skończymy odcinek w tym miejscu. Mam to wyposażyć. No, o, no i w końcu mi się udało to wyposażyć. W końcu chciałem. No, dziękuję. Czy ja prosiłem zbyt wiele? Jeszcze odświeżymy sobie. A dlaczego ja nie wyglądam... Ej, nie. A jakie to jest dziwne. Sorry, że tak będę chodził 3 razy do tej samej rzeki. Ale nie, to już jest chore. Chcę mieć to wyposażone. No i mam. Bonjour. Dobra, to podejdziemy do celu misji i skończymy odcinek, bo widzę, że no nie po parkurze sobie za długo. Ale powiem tak ogólnie. Fajnie mi się gra Liberation, naszą zgrabną dupą. No inaczej nie mogę powiedzieć. Gra się wybornie. Pierwsza taka część w ogóle Assassina, gdzie sterujemy kobietą, no. To jest dla mnie taka jakby nowość. Zamknięte, widzę. Ty kim jesteś? Czy można cię zabić? Można cię zabić? Aha, zabiłem cywila. Dobra. Trochę kapowo, żebym to zrobił. Ale nie chciałem go zabić, naprawdę. Nie, tak mi się wydawał podejrzany, ale w dupie. Niech sobie tam leży. I tak nie będzie widział, że to ja go zabiłem. Więc przecież to są idioci. Przeszukam skrzynię kapową. Dobra! Kończymy tu odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie pierwszego odcinka z Assassin's Creed Liberation HD. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie tradycyjnie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I oczywiście... napisać mi w komentarzu, czy chcecie, żebym prowadził Liberation losami Evelyn the Grand Pre, czy może proponujecie zrezygnować z tej serii. Nie wiem, po prostu mi napiszcie w komentarzu, a jak nie, no to będę ją prowadził do końca. Nie wiem, kogoś bym zauroczył, ale mogę tylko tą długą. Trzymajcie się, na razie, jo.